sprawa jest poważna. Sprawa jest istotna i nie jest taka łatwa do rozstrzygnięcia, bo tu trzeba mierzyć sprawy przejrzystości zasad funkcjonowania administracji, jednak badać to z punktu widzenia także skuteczności funkcjonowania administracji. To jest dylemat. Sąd administracyjny wydał orzeczenie, które mówi tyle, że powinniśmy podjąć decyzję administracyjną w tej kwestii jako Kancelaria Prezydenta, a dopiero wtedy to może podlegać ewentualnie wyrokowi. Wyrokom sądu trzeba się będzie zawsze podporządkowywać. Ja w tym nie widzę żadnego zagrożenia, albo no, będzie większa niedogodność, ale na razie chcemy zapoznać się z uzasadnieniem i trzeba będzie wydać odpowiednio stosowną decyzję administracyjną i zobaczymy, czy będziemy się odwoływali do NSA, czy też nie. Jedno i drugie rozwiązanie będzie pochodną analizy uzasadnienia.